8 kwietnia rozpoczął się zapowiadany od wielu miesięcy strajk nauczycieli, a także pracowników obsługi i administracji. W gminnych placówkach bierze w nim udział zdecydowana większość. W powiatowych więcej osób nie strajkuje. Polickie szkoły i przedszkola świecą pustkami. Nauczyciele podkreślają swoją determinację i mówią o tym, że nie ugną się, dopóki rząd nie spełni ich postulatów. Bardzo dużo nauczycieli jest zażenowana sytuacją, jaka zaistniała, w jaki sposób nas traktuje rząd, w jaki sposób o nas się mówi. Bardzo dużo serca wkładamy w swoją pracę. Pracuję w tej szkole 26 lat. Parę lat temu otrzymałam statuetkę przyjaciela dzieci. Wkładam dużo serca w swoją pracę, ale niestety za to chleba nie kupię. Przed dzień strajku wieczorem odbyły się rozmowy ostatniej szansy. Wzięły w nich udział 3 centrale związkowe, ale tylko Solidarność podpisała porozumienie z rządem. Dzień później część nauczycieli zrzeszona wokół Solidarności i tak przyłączyła się do strajku. Niestety system edukacyjny wygląda dzisiaj w katastrofalny sposób. Dążymy do zmian w edukacji, dlatego że uczniowie są przeciążeni, nauczyciele także. Nowa podstawa programowa, która nakłada na nas, na nauczycieli, nakładanie kolejnych obowiązków na uczniów, przekłada się również na pogorszenie jakości życia rodzinnego, ponieważ weekendy teraz to jest przede wszystkim praca nad lekcjami, a nie cieszenie się rodziną. W gminie Police mimo strajku zostaną przeprowadzone egzaminy gimnazjalne. Taka decyzja została podjęta 8 kwietnia po zebraniu z dyrektorami gminnych placówek. Nasz pomysł do tego się sprowadza, że chcielibyśmy zrobić jeden duży egzamin w tej szkole dla wszystkich uczniów z gminy Police. Wykorzystując tych nauczycieli pojedynczych, którzy do strajku nie przystąpili z Policjantów Placówek Oświatowych. Gimnazjaliści uczący się w zespole szkół w Policach także przystąpią do egzaminów. Dyrektorzy ze sobą tak poukładali współpracę, że egzaminy się odbędą. Czyli wspierają się dyrektorzy tymi nauczycielami, którzy nie wyrazili woli strajku. Nauczyciele walczą o podwyżki, ale też o atrakcyjność wykonywanego przez siebie zawodu. Kierunki pedagogiczne przestały być oblegane. W szkołach nie brakuje wolnych wakatów i nauczycieli, którzy zwalniają się z pracy. Ja chciałbym i pewnie rodzice, żeby nasze dzieci były uczone przez jak najmądrzejszych nauczycieli. Nie tych, którzy przychodzą do szkoły, bo gdzie indziej ich nie chcą, tylko przez tych, którzy mają wielki potencjał i są w stanie nasze dzieci dobrze rozwijać, kształtować, wychowywać. Nieoficjalnie mówi się o tym, że strajkujący nauczyciele obawiają się, że jeśli egzaminy się odbędą, to rząd zlekceważy ich działania. Do naszej redakcji docierają sygnały, że dochodzi do podziałów wewnątrz środowiska nauczycielskiego. Zdarza się, że niestrajkujący pedagodzy nazywani są łamistrajkami. Sytuacja jest rozwojowa. Uczennica drugiej klasy wojskowej zespołu szkół w Policach Agata Piekarz aż 6 razy zdobyła Mistrzostwo Polski w chodzie sportowym. Na swoim koncie ma więcej osiągnięć. Jak na razie największe moje osiągnięcie to chyba udział w Mistrzostwach Europy, na których zajęłam 15 miejsce. Co prawda mogło być lepiej, ale i tak byłam z siebie dumna, że mogłam startować z orzełkiem na piersi. Dalsze sukcesy to to, że chyba zdobyłam 6 Mistrzostw Polski. Z przekładaniem raz byłam trzecia na pierwszych. Agata dużo trenuje, dlatego ma indywidualny tok nauczania. Sukcesy sportowe zawdzięcza ciężkiej pracy, wyrozumiałym nauczycielom i własnemu talentowi. Trenuję po czasem 5-6 godzin dziennie. Jakieś jeszcze do tego odnowa biologiczna, masaże i naprawdę na obozach mam mało czasu dla siebie, a jak już mam, to odpoczywam. Raczej przeznaczam ten czas na sen. Do tej pory Agata pobiła w chodzie 2 rekordy klubu i 2 rekordy województwa zachodniopomorskiego. 3-kilometrowy odcinek pokonała w ciągu niecałych 15 minut. Przygoda z chodziarstwem zaczęła się nietypowo. Jeszcze zanim ja zaczęłam chodzić, to miałam taką koleżankę, która tu trenowała. I zanim zaczęła trenować, trener nie był w stanie jej pokazać, jak to wygląda. I ja jakoś tak odruchowo pokazałam i trener mówił, o właśnie tak, właśnie o to chodziło. I na następny sezon, w następnym roku już zaczęłam trenować, bo mi się podobało. Dzięki sportowi Agata ma lepszą kondycję, co jej pomaga w nauce zawodu żołnierza. Jej tata i dziadek byli żołnierzami. Chciałaby kontynuować tę tradycję. Myśli o studiach w tym kierunku. Na zajęciach moich jest naprawdę zdyscyplinowana, tak jak większość moich uczniów. Ambitna
i naprawdę szybko chwyta to, co jest do zrobienia. Tak? Czy to są zajęcia taktyczne, strzeleckie, ochrony przeciwlotniczej, przeciwchemicznej, no i atletyka terenowa, te wszystkie rzeczy, to ona jest naprawdę dobra. W czwartych ogólnopolskich mistrzostwach klas mundurowych, które odbyły się na początku kwietnia w Kaliszu Pomorskim, drużyna z zespołu szkół w Policach zajęła pierwsze miejsce, pokonując 25 zespołów z całej Polski. Police oprócz Agaty Piekarz reprezentowali Klaudiusz Olszewski, Maciej Sławianowski, Damian Siciński i Piotr Szmyciński. W Polsce każdego roku odnotowuje się 18 tysięcy nowych zachorowań na raka jelita grubego. Przeważają mężczyźni. Corocznie 10 tysięcy Polek i Polaków umiera. Po raku płuc i prostaty u mężczyzn to najczęściej występujący rak. W Klinice Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie można wykonać bezpłatne badania kolonoskopowe w celu wykrycia chorób jelita grubego. Klinika realizuje program badań na zaproszenie, ale możesz się zgłosić każdy, kto skończył 50 lat. Nie potrzeba skierowania. Wydaje się, że w ośrodkach specjalistycznych to leczenie jest bardzo porównywalne. My w tej chwili dysponujemy tym samym asortymentem leków, który występuje za granicą. Z wyjątkiem może najnowszych leków, które nie są do końca refundowane w Polsce, w przeciwieństwie do tych za granicą, ale trzeba powiedzieć, że nie są to leki, które są stosowane w zaawansowanej postaci choroby i nie są to leki, które oferują jakiś przełom, na przykład wyleczenie pacjenta. Jest to jedna z linii terapeutycznych, która może być stosowana i do której jeszcze w Polsce nie ma takiego łatwego dostępu. Na badanie powinni zgłosić się ci pacjenci, którzy zauważą u siebie niepokojące objawy. Występowanie krwi w stolcu, zmiana rytmu wypróżnień, spadek masy ciała czy nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych. Te objawy nie świadczą o najgorszym, ale raka jelita grubego nie należy lekceważyć. Ten rak charakteryzuje się w tej chwili dosyć dużą dynamiką wzrostu. Pojawia się u młodszych osób już przed 50 rokiem życia. I szacuje się, że w 2025 roku osób z rakiem jelita grubego w Polsce może być nawet dwa razy więcej niż dzisiaj. Czynniki powodujące zachorowania to występowanie choroby u krewnych pierwszego stopnia, nadwaga, otyłość, siedzący tryb życia z małą aktywnością fizyczną, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, spożywanie dużej ilości czerwonego mięsa, mała ilość warzyw, wysoko przetworzona żywność czy stres. 30 marca w Miejskim Ośrodku Kultury już po raz 15 odbył się turniej brydża sportowego Polickie Impy. To turniej z cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego, w którym grało 98 zawodników. Wśród nich było 12 osób z Polic. Brydż jest grą logiczną, brydż to jest matematyka, naprawdę strategia, logiczne myślenie. Tutaj wszystko się zawiązuje i tutaj nie ma przypadkowych zwycięzców. W brydżu jest istotne współdziałanie z partnerem, którego karty pozostają nieznane. Zawodnicy mogą przekazywać sobie informacje tylko za pomocą wcześniej ustalonych znaczeń poszczególnych odzywek. Turniej składa się z 40 rozdań. Te 40 rozdań jest podzielonych na 4 10-rozdaniowe sesje. No i kto w sumie uzbiera najwięcej punktów, wygrywa cały turniej. Pierwsze miejsce w Polickich Impach zdobyli Piotr Wasylko z Dobrej Szczecińskiej i Tadeusz Kaczanowski ze Szczecina. Najlepsza para z Polic, Eugeniusz Karczyński i Leszek Piechocki, zajęli 16 miejsce. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundowała gmina Police i powiat policki oraz dwie prywatne firmy.